No, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Loki. No cóż, trochę mnie nie było, ale dzisiaj nagrywam znowu, także zobaczmy, co tutaj mamy do zrobienia. Księga Umarłych i grobowce z Kroniki Królów. No to idziemy na te grobowce. Podejrzewam, że trzeba się przenieść do Karnaku. Zaraz zobaczymy. Tak, trzeba było się przenieść tutaj. Chodź, chodź. Nie bój się. Musimy przejść jeszcze troszeczkę dalej. Tutaj. Tu jest ścianka. Trzeba przejść. Dalej troszeczkę przejść. Przepraszam za te szukanie, ale ta plansza jest zakręcona. Oj, tutaj. Jesteśmy na dobrej drodze. Była lekka ta dyma. A nie, z czym bym sobie nie poradził. Thank you.
magia. Więcej punktów wiary. Kolejna otwarta lokacja to pewnie ta piramida Anubisa jest, a zaraz zobaczymy. Dyma była, a w tychże tak bywa. Level up. Powolutku. A bo wiecie co, wykończymy razem. Tam nic.
troszeczkę, jak jeszcze zostało, także to... Ciężko i dasze mladę łatwo, także... Oczywiście, jak pewnie wiecie, ten motyw ze szponkowaniem Anubisa na kawałki jest wzięty z mitologii egipskiej. Tak było naprawdę, przynajmniej w mitologii. Set zbuntował się. I postanowił zniszczyć Ozyrysa. Chyba wszyscy. Także to poprzeczka z mitologii to nawet historia są wzięte, nie tylko same postacie bogów i bohaterów.
słyszałem też pogląd, że Ozyrys był pierwszym zombie, jakby. No to trochę nie jest prawda. Bogowie mogli go tak przywrócić normalnie do życia, nawet po rozczłonkowaniu. Czyli mogli nawet zmieniać swoje części ciała na inne. Także mieli pole manewru. Nie tak jak my śmiertelnicy, że po śmierci praktycznie nic już nie możemy. No. Tak przynajmniej głosi mitologia. Gdzie muszę iść? No to idziemy dalej. Jak widzicie, trochę jeszcze jest do zrobienia w tym świecie egipskim. Ale jeżeli martwicie się, że wszystkiego nie zobaczyliście, to spokojnie, jeszcze na poziomie bohatera będę przechodził, także jeszcze długa droga przed nami.
błoto zawsze się przyda. Ale nie pogardzę. I mnie gonią z daty. To jest w skrzynce. Niewiele. A skrzynki, jak już zauważyłem i pewnie by też, warto sprawdzać. Warto otwierać. Bo można znaleźć nawet legendarne przedmioty. Przyda się, przyda. Ładna skrzynka, nie powiem. Runy nie bierzemy, bo jest słaba, nisko poziomowa. Thank you.
na razie nie dostaliśmy zbyt fajnych przedmiotów dużo. Mam nadzieję, to się niedługo zmieni. Tu nie otworzyłem skrzynki. Jakim cudem? No dobra. Kończymy na razie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, do zobaczenia.